Witam Was wszystkich na dzisiejszych zajęciach. Celem dzisiejszej lekcji jest uczymy się w praktyce wykonywać kanały murowane. Podczas tych zajęć do wykonania będziecie mieli zadanie praktyczne polegające na wymurowaniu wolnostojącego komina o wymiarach w rzucie 38 cm na 38. Na tablicy macie dwie kolejne warstwy. Pamiętajcie, aby wykonywać te warstwy naprzemiennie, tak aby spoiny w pionie nie pokrywały się, dzięki czemu uzyskamy odpowiednie przewiązanie spoin. Do zadania macie następujące kryteria sukcesu. Tych kryteriów sukcesu jest 5, brzmią one następująco. Pierwsze kryterium, utrzymujemy wymiary rzutu komina. Tutaj tolerancję wymiarową macie plus minus 0,5 cm. Jeżeli chodzi o drugie kryterium, brzmi ono następująco. Kontroluje poziom wykonywanych warstw i tutaj odchylenie powinno być nie większe niż 2 mm od poziomu. Trzecie kryterium to kontroluje pion wykonywanego komina. Tutaj odchylenie powinno być nie większe niż 3 mm od pionu. Kryterium czwarte to potrafię zachować szczelność komina. Przypominam z lekcji teoretycznych, że aby komin był szczelny, musi być wykonany na pełne spoiny. Jeżeli chodzi o piąte kryterium, brzmi ono następująco, zachowuje odpowiednią grubość spoin i tutaj spoiny poziome powinny być od 10 do 17 mm. Teraz pytanie do Was, czy cel lekcji i kryteria sukcesu są dla Was zrozumiałe? Czy są jakieś pytania do tego? Tak, tak, na razie zrozumiałe. Wszystko, wszystko jest zrozumiałe. Ok. Podczas lekcji przypominam, aby odwoływać się do tych kryteriów sukcesu. Na bieżąco musicie na nie sobie tutaj spoglądać i zobaczyć, czy są one realizowane. Na stanowiskach z takich ważniejszych spraw chciałbym, abyście zaprawę wykonywali ręcznie. Przypominam o zasadach BHP, także używacie rękawiczek, powinny być założone na kolanniki. Chciałbym, aby prace były wykonywane na przemian. Także jedna osoba wykonuje pierwszą warstwę, później dokonujecie zmiany, druga osoba wykonuje prace murarskie. Z ważniejszych spraw przypominam, aby cegły zwilżać przed wbudowaniem. Po całych zajęciach dokonamy podsumowania lekcji. Podsumowanie będzie w formie oceny koleżeńskiej. Dostaniecie arkusze oceny. Na tych arkuszach sprawdzicie, czy kryteria sukcesu zostały zrealizowane, a następnie nawzajem sobie udzielicie, czy sformułujecie ocenę koleżeńską. Czy do tego macie jakieś pytania? Nie. Nie. Także rozchodzimy się na stanowiska i możecie zacząć pomału pracę. Zacznijcie od wyznaczenia sobie rzutu tego komina. Możecie do tego użyć kątownika murarskiego. Ołówki macie na stanowiskach. Słuchajcie, nie za dużo dodawajcie wody, aby zaprawa nie była zbyt rzadka. Od samego początku sprawdzajcie, czy to pierwsze kryterium sukcesu jest zachowane. Także wymiary rzutu komina muszą być 38 na 38. Tą odchyłkę wymiarową macie 0,5 cm. Słuchajcie, podzielcie się obowiązkami na stanowisku. Jeżeli jedna osoba wykonuje wytyczenie komina, druga pomału może cegły przygotowywać.
Słuchajcie, przypominam o zwilżaniu cegieł przed wbudowaniem. Od samego początku pamiętajcie, że malujemy na pełne spoiny. Odsuń się trochę. Sprawdzaj te piony. Słuchajcie, przypominam, żebyście na bieżąco kontrolowali pion i poziom.
tutaj. Sprawdźcie, czy macie rzut dobry, czy macie 38 na 38. Trochę tutaj. Teraz ty. Nie wypełniać się, co zrobić. Tak. Moje dwie gotowe. Ten środek czysty. Przypominam, żeby nadmiar zaprawy na bieżąco sprzątać. Po wykonaniu pierwszej warstwy nadmiar zaprawy z powrotem dać do wiaderka i przemieszać. Rozprowadź to bardziej. Rozprowadź. Później też, słuchajcie, wnętrze kanału, żeby było czyste. Na bieżąco trzeba je oczyszczać. Przypominam o grubości spoin. Spoiny poziome powinny być w granicach od 10 do 17 mm.
Możesz to zabrać. Pamiętajcie o przewiązaniu kolejnej warstwy, tak aby spojiny pionowe nie nakrywały się na siebie. To daj bliżej, mniejsze spojny, bo nie są za duże. Ja sprawdzę wymiary. Pamiętajcie, aby na bieżąco sprawdzać pion i poziom. Thank you.
wymiary rzutu komina na bieżąco sprawdzacie? Tak. Tutaj też wymiary rzutu kontrolujecie na bieżąco. Uciekło trochę. Przypominam, że mówicie na pewno swoim. Spójne wypełnię. Powypełniam spójne teraz. Daj mi to wiadro tu. Co? To wiadro tutaj. No, w założeniu są cztery, możecie robić kolejną później. Wyganiaj ze środka. No musicie na bieżąco, musicie zbierać zaprawę. Dobrze. No, przy kolejnej warstwie. Tą warstwę wykonajcie, a przy następnej posprzątaj stanowisko troszkę. Dorób trochę zaprawy. Ja sobie to ułożę. Najgorzej będzie z mówieniem. Cztery warstwy, tak.
Bądź pamiętaj. Dobrze. Na kolanie. Namoczę. Przesuwam to wiadro tu. Sprawdzajcie, czy macie poziom, czy macie pion. Sprawdzajcie. Słuchajcie, co jest ważne, na koniec zobaczcie, czy wnętrze kanału jest czyste. Sprawdzić, czy wszystkie spojiny są wypełnione. Możesz to tu na spojiny wklać. Możesz pomóc koledze i wydłuż mi cię taki miasto, nie? Musimy dać równo tę zaprawę, żeby wyrównać to w miarę. Sprawdzam, czy ma 14.
jest idealne, to jest chyba jedyna rzecz idealna w tym. Dobra. 38 podać? Tak. Wyrównasz tą ostatnią, dobra? No, zrobimy to. Jak ktoś skończy, uporządkować stanowisko, posprzątać zaprawę. No, zrób. Daj dużo tej spojny. Dobra. Słuchajcie, jeśli jesteście gotowi, to możecie przejść do podsumowania lekcji i możecie teraz wykonać właśnie tą ocenę koleżeńską. Nawzajem w grupach sobie sprawdzić, czy kryteria sukcesu zostały zrealizowane, a później sformułować ocenę koleżeńską. Znaczy, no wy sprawdzajcie, a my wam będziemy sprawdzać w międzyczasie. Jedna osoba sprawdza, druga osoba notuje. Wam mnie sprawdza, ja będę zapisywał. Czy jest to grupa? Pan dałem zabrać. To jest pierwsze. Wymiary. Czyli co, sprawdzacie pierwsze kryterium, tak? Czy wymiary rzutu komina są w granicach? Odchyłkę macie plus, minus, pół centymetra. Idealnie. Zgadza się? Zgadza się. Drugie? Kontroluję poziom wykonywanych warstw. No poziom po prostu. Przykładasz poziomicę i sprawdzasz, czy odchyłka wymiarowa jest w granicach tolerancji. Zgadza się? Piąte raz. Tutaj również, jeżeli jesteście gotowi, można dokonać oceny koleżeńskiej. Dajcie w poziomie właśnie tak. Tutaj jesteście gotowi. Widziałeś to samo. Szczelność. Może odwrót tego, może wy najpierw zapraszamy. I grubość spojni. Do mnie. Tak. W miarę dobrze wam poszło. Lecz są pewnie niedociągnięcia. Widzę, że u was wszystko przyczepione, bo wam uciekł. W miarę komina mieliście idealne. Poziom był w granicach tolerancji, więc dobrze. Piątek do poprawy bym powiedział, żeby was nie obrazić. Szczelność komina jest bardzo dobra. I grubość spojni też się spytała. Uważnie. W miarę komina są bardzo, bardzo dobre. Z
zachowały się wszystkie kryteria. Poziom wykonywanych kolejno warstw też macie bardzo dobry. Niestety pion trochę wam odbiegł. Jest to wina tego, że nie do końca używaliście poziomicy. Szemność komina macie bardzo dobrą. Nie powinno nic przychodzić. I grubość spoim wyszła wam trochę za duża. Powinniście dawać trochę mniej zaprawy, żeby to poprawić. Na przyszłość bardziej kontrolować pion, nie? Bardziej uważasz przy pionie. Robiliście ocenę, tak? Dobrze, poczekamy jeszcze tutaj na ostatnią grupę. Jak będziecie gotowi, dajcie znać, dobrze? Dobra. Uporządkować stanowisko, zobaczyć, czy wnętrze kanału jest czyste. Kto jest chętny, żeby dokonać oceny koleżeńskiej? Może Arek, poproszę cię. Tutaj. Tak, i dokonasz oceny koleżeńskiej. Pomożesz koleżeńskiej. Tutaj? Tak. Sprawdźcie, czy kryteria sukcesu zostały zrealizowane. Zacznij od podobnie jak poprzednio. Wymiary najpierw. Tak, po kolei kryteria. Trzy wymiary rzutu są w granicach tolerancji. Poziom. Przypominam, że tutaj otyłka wymiarowa nie większa niż 2 mm. No to nie podzielam. Czyli kryterium zostało zrealizowane. Pion. Szczelność. Sprawdzamy, czy na pewno jest spoiny. Tak. I grubość spoiny jeszcze sprawdź. I spoiny poziome. Powinny być w granicach od 10 do 17 mm. Więc wymiary komina były bardzo dobre. Poziom nie do końca, powinniście co warstwę sprawdzać ten poziom. Pion się zgadzał, szczelność komina jest bardzo dobra i spoiny też były w granicach tolerancji. Dzięki. Słuchajcie, z mojej strony bardzo dobrze wam wszystko poszło. Praca była dobrze zorganizowana. Niektóre kryteria sukcesu nie zostały zrealizowane, ale wiecie, co musicie poprawić, żeby w przyszłości no te wasze prace były jeszcze bardziej dokładniejsze. Ja wam dziękuję. Do widzenia.